Szanowni Państwo, Jolantę Fraszyńską znają wszyscy, że zresztą obecność Państwa jest tego ewidentnym dowodem. Bez wątpienia aktorka, która swoją wrażliwością, szczerością sceniczną, umiejętnością wykreowania bardzo różnych postaci była w stanie zachwycić wielu wybitnych reżyserów, zagościć w Państwa sercach i to za sprawą nie tylko fantastycznych ról teatralnych, ale filmowych, serialowych i takiej ogólnej działalności, bo to osoba niezwykle ciepła, która się angażuje bardzo także... Ja się wzruszam, to chyba, słuchajcie, to chyba z wiekiem przyszło, bo kiedyś to jeszcze mam tak, a teraz już tak, to ja, mam takie, no dobra, przepraszam cię. Tak, ale ważna też jest taka umiejętność rozmowy z drugim człowiekiem, otwartość i Jolanta Fraszyńska to wszystko ma, także liczę na to, że Państwo też poczujecie te wibracje niesamowite i tą energię i to ciepło. Chociaż jak mawiali i mawiają o niej reżyserzy, to aktorka o emploi dziewczynki, mimo lat mijających, ale z niezwykłym wzrokiem, z umiejętnością budowania choćby dzięki temu bardzo różnych kreacji aktorskich i ta dojrzałość w oku była niejednokrotnie wykorzystywana. Ale ja chciałam odwołać się do pozycji, która myślę jest bardzo ważna, jeśli mówimy o pani Jolancie Fraszyńskiej, dlatego że przyjaciel, dziennikarz, fantastyczny krytyk filmowy Łukasz Maciejewski napisał... Urodzony tego samego dnia, co moja świętej pamięci mama, więc już zaplusował na wstępie. Tak, Łukasz Maciejewski zaprosił mnie do tego zacnego grona. Tak, i powstała w ten sposób książka Aktorki Portrety, która ma tę zaletę, że oprócz fantastycznej rozmowy i możliwości poznania Joli z różnych stron, daje też przeciętnemu odbiorcy kultury tę wiedzę, którą trudno zdobyć, poznając świat kultury tylko z perspektywy widza, na przykład telewizora. Filmu, telewizora, tak. Bo to jest tak, że ktoś, kto dostał tę książkę, bo Łukasz napisał trzy aktorki, to jest trzecia część, tak, potem jeszcze były spotkania, portrety. I teraz są odkrycia z takimi gwiazdami i bardzo utalentowanymi koleżankami, bo to jest o kobietach głównie. Kobiety są obiektem zainteresowań Łukasza w tych cyklach. I ktoś powiedział, Jezu Jola, ile ty tego zrobiłaś? Bo to jest tak, że ktoś, kto zna mnie z na dobre i na złe, czy tam z ekstradycji, ćmy, czy tam z Killerów dwóch, czy Riddla, no to zna, ale tu jest cały przekrój rzeczywiście dla mnie też zaskakujący, że ja tyle tego natłukłam ku, jak jestem, jak ktoś powiedział, takim małym dobrem narodowym. Ja nie lubię się chwalić, ale to sformułowanie mi się bardzo podoba. No tak, ponoć w Mysłowicach się mówi, że są dwa dobra narodowe, Jolanta Fraszyńska i Artur Rojek. No. Ale w tej książce Łukasz Maciejewski zamieszcza bardzo sympatyczną i myślę, że bardzo trafną opinię kolegi z planu filmowego, chociażby wspomnianego serialu Na dobre i na złe, Krzysztof Pieczyński, powiedział o Joli: Fraszka jest jak czysty górski strumień, w którym odbijają się promienie słońca. Iskierki życia są ciągle obecne w jej oczach. Jak ją coś cieszy, śmieje się w głos. Gdy coś dotyka, widać to na jej twarzy. No myślę, że to jest fantastyczna charakterystyka i rzeczywiście pokazuje to, co jest najważniejsze. Ale ja chciałam zapytać o tę Fraszkę, bo gdzieś tam rzeczywiście wszyscy wiedzą, że jak Jola Fraszyńska, to owa Fraszka. Skąd to... No, ten pseudonim. Tak, Fraszyńska, słuchajcie, ja w ogóle mam taki jakiś życiowy, dziwny romans z moimi nazwiskami, bo po ojcu biologicznym powinna być Przygoda. Więc nie wiem, co lepsze na plakat, bo jakby była Jolanta Przygoda, no też mogło być nieźle. A potem adoptował mnie Fraszyński i to ta Fraszka to jest skrót od Fraszyński, no i teraz... Ale to też jakoś ze mną współgra i współbrzmi Fraszka, no bo
większość osób, które mają ze mną kontakt, wiedzą, że ja mam też dużo, albo przede wszystkim mam duży ten ładunek takiej radości, takiego czegoś pozytywnego. Oczywiście to nie znaczy, że nie przeżywam świata też tą drugą stroną, tym drugim biegunem i że on nie jest uaktywniony, ale fakt jest taki, że ta fraszka jakby mi tak przyszła z nieba i ja ją dzielnie niosę. No to tyle odnośnie fraszki, chyba już powiedziałam dostatecznie wyczerpująco. No właśnie, i fraszka mieszka sobie jako dziewczynka w Mysłowicach, na Górnym Śląsku. Tam jest ponoć królową podwórka. Dzięki umiejętności zjednania sobie niewinnością w oczach sąsiadów właściwie może jakoś na tym podwórku funkcjonować. I tu chciałam zapytać o jedną rzecz. W 2001 roku Michał Rosa nakręcił film Cisza. Wprawdzie główną rolę w tym filmie gra Kinga Price, ale pojawia się też Jolanta Fraszyńska jako przyjaciółka. A dlaczego mówię o tym filmie? Ponieważ punktem wyjścia do całej historii, dosyć smutnej zresztą, to nie jest absolutnie komedia, jest przypadkowe zdarzenie, lany poniedziałek, chłopcy z kankami pełnymi wody gdzieś tam się bawią na wiadukcie i przez przypadek jednemu z nich ta kanka wypada z ręki, uderza w samochód, dochodzi do bardzo dramatycznego wydarzenia, giną rodzice głównej bohaterki. I nie mówię o tym filmie po to, żeby jakoś tu straszną historię budować, natomiast chciałam zapytać o tradycje w śląskiej rodzinie i czy były w życiu małej dziewczynki Joli jakieś takie niebezpieczne zabawy, psikusy, zdarzenia, które wymagały rzeczywiście użycia całej tej magii dziewczynki, która otwierała serca? No, wstęp był długi, długi, tak nie za bardzo mogłam sobie wyobrazić, do czego to zmierza, ale już teraz wiem, jak to powiązać. Ja byłam rzeczywiście zawsze bardzo mała, w sensie niska i nawet do tego stopnia, że kiedyś któryś lekarz powiedział, że trzeba mnie hormonami szpikować, żebym zaczęła w końcu rosnąć. No ale na szczęście poszłam do takiej, pojechałam, takiej poradni, gdzie mądry lekarz powiedział, a jak ojciec? No mały, a dziadek? No mały. I odesłali tę moją mamę nie za wielką, bo była o rozmiar większa, z kwitkiem i na szczęście, bo bym może teraz miała za duży biust, no jak ja bym wyglądała. Albo jeszcze by mi co innego się tam posiało. Więc tyle jakby z taką anegdotą. Więc ja byłam mała, ale zawsze jakoś taką mocno wyrazista. Ta energia takiego kontaktu z ludźmi, energia komunikacji takiej, ja myślę, że tego namaszczenia, tego namaszczenia, którym są namaszczeni wszyscy aktorzy, wszyscy osoby sceny. To znaczy, to jest to coś, że nawet człowiek jak idzie na ulicy, to nie zwraca uwagi, a nagle staje na tym podium, na tym miejscu przynależnym, czy też tym, który jest, współgra z nim i ludzie nie umieją oderwać oczu. I to jest to coś, co ja nie boję się powiedzieć z perspektywy swojego zawodu, dostałam od Pana Boga. Czyli to, że uprawiam ten zawód, jest absolutnie dla mnie właściwe i dane. I to była taka wyrazistość. Miałam starszą siostrę o rok i 10 miesięcy i ta odwaga była przypisana mnie, a nie była jakby dana mojej siostrze. I ona zawsze dwa kroki za mną, to ja chodziłam i prosiłam o jedzenie po sąsiadach, czy o różne inne rzeczy. To znaczy nie dlatego, żebyśmy głodowały, tylko dlatego, że może sąsiadka miała coś lepszego, nie? I generalnie warto było powiedzieć, że jakby był tutaj mój wujek, to by mi ewentualnie dała. Ten refren bardzo mocno wykorzystywałam w takim sklepiku u Anci. Po przeciwnej stronie był zakład mojej mamy, sklep spożywczy i Ancia, gdzie się kupowało oranżady i piwo. I tam przychodziłam taka mała i mówiłam, że jakby to był mój wujek, to by mi kupił. Wszyscy mi kupowali, więc jakby miałyśmy to obsztalowane z moją siostrą, że byłyśmy dokarmione, dopite, jakieś cukierki, nie za dużo ich było, ale były jakieś landrynki albo inne. Więc to miałyśmy i to było to coś,
Ale tutaj wspomniałaś o takim aspekcie ryzykanckim, więc były takie, ja byłam bardzo mała, mogłam mieć 5-6 lat. Moja mama pracowała od zawsze, kiedy pamiętam, w zakładzie fryzjerskim mojego dziadka w Mysłowicach Słupnej. Dziadek miał zakład fryzjerski, był mistrzem fryzjerstwa. Moja mama później też uczyli ludzi ciąć, też szkolili, ale też czesali, jak oczywiście się domyślamy. I ja siadałam na pierwszym piętrze, bo chyba o tym mówisz, spuszczałam sobie nóżki i imitowałam głos Bambra. Wiecie, kto to jest Bambra? Kto to jest Bamber? To jest chłop, który woził kartofle. Jeździły takie po wsiach, takie furmanki z koniem i taki facet kartofle wołał, nie? I ja robiłam to, nie wiem, może miałam 6 lat, siadałam na tym, spuszczałam nogi na drugą stronę z tego familoka i darłam się tam, że kartofle, i ludzie wychodzili. Już wtedy było coś, był jakiś taki charakterystyczny zaśpiew, że robiłam tych ludzi nieświadomie w konia. A moja mama dostawała zawału, bo potem zbiegali ludzie do Bąka, kobiety tam biegły, a Bąk to była piekarnia, czyli musieli zbiec i powiedzieć: Krysia, Krysia, twoja Jola z nogami wisi tam, idź ratuj, moja mama musiała biec. No takie były niebezpieczne historie mojego dzieciństwa i to chyba tyle. Ja o tym mówiłam, to nie wiem, czy ty o tym... Nie. Myślałam, że może jeszcze jakieś drobne przestępstwa, ale nie. Takie dziecięce. Słuchajcie, ja sobie nie przypominam, ale to faktycznie było tak, że moja mama miała jeszcze 3 braci. Ona była środkowa, miała 3 braci i oczywiście ci bracia, moja mama urodziła mnie jako niespełna 18-latka, moją siostrę miała 16 lat, więc ci bracia byli kolegami naszymi, bo to byli tacy, Krysia miała 2 dziewczynki, więc to były takie maskotki podwórka. I ci bracia, oni tam mieli, jak ja miałam nie wiem, tam 4, to oni mogli mieć 15, no ileś tam taki był. I to byli tacy chłopcy, którzy nas podpuszczali w jakiś tam sposób. A że ja byłam oprócz niskiego wzrostu jeszcze w tamtym czasie dosyć nieforemna, bo miałam taki wydatny brzuch, chude nogi, te proporcje brzucha, znaczy potem był brzuch i ta głowa od razu mi wystawała. A nie, to jakieś takie są, proszę. Nie, naprawdę, ja mam zdjęcie w telefonie, ja mogę pokazać. Naprawdę. To było takie trochę, nie obrażając etiopskich dzieci zagłodzonych, taki gdzieś syndrom. I wtedy ci chłopcy mnie tam podpuszczali, ale że byli dosyć wysportowani, to na Śląsku była taka klopsztanga, nie wiem, czy wiecie, co to jest. Klopsztanga, czyli do klupania dywanów, do trzepania dywanów, trzepać. I oni tam robili jakieś ewolucje akrobatyczne, a że ja byłam tą maskotką, tą maskotką, no mnie też podpuszczali. I moim popisowym numerem było zrobienie klaty. Polegało to na tym, że to chude dziecko wstawało, podnosiło, nie był to żaden zabroniony, bo ja się nie obnażałam, pokazywałam jedynie etiopski brzuszek i byłam w stanie tak się napompować, że byłam taka cienka w talii, a taka w barach i robiłam taką klatę. I nie wiem dlaczego, ale ci moi wujkowie mieli straszny z tego ubaw. Jeżeli mogę mówić o pewnych ekstremach dzieciństwa, to na pewno to do takowych należało. No ale to objawiło bez wątpienia już taki talent komediowy, tak, prawda? Tak. I też to, zapewne, że mała Jola miała swoisty pociąg do bycia w centrum, prawda? Mhm. Do bycia w centrum i jeszcze lubiłam 13 zwrotek śpiewać od Bytomskich Strzelców, to była też popisowa. Zresztą w tamtym czasie już wtedy dostrzeżono tę moją wyjątkową energię albo to rozpieranie energii i to, że jestem odważna i byłam solistką w zespole WS, zespołem Mysłowice, gdzie śpiewałam z mikrofonem zawsze z połem, tylko z połem będziesz górą, a nie dołem. I takie różne hity. Z tyłu był prawdziwy rockowy zespół. Nie myślcie sobie, ja miałam wtedy metr, może 1,5 m w kapeluszu, albo nawet 94 centymetry i czy 8 i to działało. I ja robiłam tam za solistkę, faktem, no.
Tak było. Jest takie urocze zdjęcie na Facebooku Joli, dlatego tu pozwolę sobie nie zgodzić się na to etiopskie dziecko absolutnie. Przeurocza dziewczyna. To jest zdjęcie z późniejszego okresu. Czyli już po etiopskim rozumiem, tak? Kiedy się ta kobiecość zaczęła kształtować. No, ale właśnie, co jak co? Powiedzieć, że się wyciągnęłam. Przepraszam. Co jak co, ale ta kobiecość rzeczywiście myślę, że była dosyć istotnym zawsze takim składnikiem aktorskiego employee, ale to przecież zakład fryzjerski dziadka Antoniego, miejsce królowania mamy, bo ja cały czas twierdzę, że fryzjer to jest artysta i że dobry fryzjer, on nas nie strzyże, on nas projektuje, on kreuje jakąś naszą osobowość także. No właśnie, i w tym salonie fryzjerskim też były spędzane długie chwile, ale chyba nie pojawiła się nigdy myśl, Jola zostanie fryzjerką, jak mama i jak dziadek. Ja umiem strzyc, umiem to po prostu robić. Wydaje mi się, że w szkole średniej chodziłam z samymi dziewczynami, bo chodziłam do studium wychowania przedszkolnego. Było 30 kobiet, więc wszystkie robiłyśmy na drutach i jedna na drutach, szydełkowałyśmy, robiłyśmy swetry, szyłyśmy, robiłyśmy różne dziwne aktywności i strzygłam. Ja też strzygłam, więc jakby ta umiejętność została mi i umiem to robić. Moje dziewczyny pod strzyżyny odbywają w domu. A rzeczywiście ten zakład fryzjerski był bardzo ważny. Moja starsza córka Nastka jest reżyserem, jest po łódzkiej szkole. Skończyła niedawno, jeszcze nie debiutowała, zrobiła dyplom, teraz usiłuje zarabiać pieniądze trochę w reklamie. I ja myślę, moim marzeniem jest, drodzy Państwo, wysyłam to do przestrzeni, bo uważam się, że o marzeniach trzeba głośno mówić i trzeba je dawać w eter, żeby mogły się zrealizować. Chciałabym o tym kiedyś zrobić film. Chciałabym zrobić film o tym kawałku mojej mamy, o tym, bo to rzeczywiście w takiej mało miasteczkowej społeczności ktoś, kto ma dzieci nie z małżeństwa, a z jakiejś miłości innych i o tym takiej drodze, to nie było łatwe w tamtych czasach. Moja mama była bardzo piękną bardzo piękną kobietą, była bardzo wspaniałym człowiekiem, ale gdzieś niosła to brzemię tego wstydu, tego, wiecie, co my tak zawsze te kobiety, ta mało miasteczkowe albo coś, zawsze umieją bardzo dużo powiedzieć o kimś, a niekoniecznie o sobie. Więc jakby ja jak zaczynałam jakby swoją drogę zawodową, to miałam taką intencję, żeby wszystkim tym, którzy wytykali moją mamę, pokazać. Po pierwsze, żeby pokazać mojemu tacie, który mnie nie chciał, że niech żałuje, że ma taką fajną córkę i nie chciał jej poświęcić swojego czasu z różnych powodów, ale też jakby tej społeczności, bo ta społeczność to jest takie polskie, że my tak lubimy oceniać, obgadywać, żyć życiem innych i tak dalej, i tak dalej. Więc ja na pewno wiem, że tak jest. I myślę, że taki obraz byłby dla mnie spełnieniem marzeń. Byłby też trochę takim hołdem, ale wydaje mi się, że to nie byłby smutny film, broń Boże, bo ja nie mam w sobie nic, nie mam żadnego takiego koloru, który byłby się z jakąś wdzięcznością nie kojarzył, albo z jakąś radością czy pogodą ducha. Ale myślę sobie, że to byłby mógłby być fajny scenariusz. Nie za bardzo widzę tam miejsce dla siebie, bo potrzebna jest mi młoda Krysia, ale tak, przepraszam bardzo, mówię o swoim marzeniu. Dlaczego? Nie wiem. Dobrze, ale do tego marzenia też miałyśmy przejść, tyle że na końcu rozmowy trochę się cykl odwrócił, ale przecież nie jest to jakiś sztywno ustalony scenariusz. Kiedy już Jolanta Fraszyńska wpadła na pomysł zostania aktorką, pojawiła się kwestia wyboru szkoły. I od Mysłowic do Krakowa zdaje się około 70 blisko. Kilometrów blisko, prawda? Blisko. A jednak, chociaż uważam, że bardzo szczęśliwie, że to był taki wybór być może nie do końca z tym związany,
ponieważ pojawił się pomysł Wrocławia, nie Krakowa, nie Warszawy, tylko filii Krakowskiej Szkoły Teatralnej we Wrocławiu. Wrocław był, to była młoda szkoła wtedy i wydawało mi się, bo ja w ogóle nie wierzyłam, że mogę zdać do szkoły teatralnej. To mi się nie zgadzało. Ktoś tak przeciętny, ktoś tak niewierzący w siebie, ktoś tak znikąd, no nie może być aktorem, nie może być aktorką. To mi się absolutnie, ja widziałam wszystkie w tej telewizji piękne aktorki, pięknych aktorów. To był niedościgniony, wielki świat, a jednak, drodzy Państwo, to tak nie jest. Jesteśmy tacy sami, tak jesteśmy po prostu, telewizja kłamie, dodaje centymetrów, dodaje grubości. Słuchajcie, wszyscy jak mnie widzą, o Jezu, jako pani malutko, jako pani... i ładniejsza. I mówią, że ładniejsza, naprawdę. A to pani, jak, a pani jest ładniejsza niż w telewizji? No to ja mówię, no to już właśnie. Ale bo to jest tak, że rzeczywiście, no nie zawsze te seriale to robi się pośpiesznie, tam nie poświecą. Takie zawsze mam zole pod oczami, czy takie cienie, ale mniejsza z tym, słuchajcie. Kraków był nie było do wzięcia. To było coś takiego, to było jakieś marzenie, już Warszawa w ogóle. Ale z tym Krakowem zawsze miałam taki sentyment do tego miasta. To mi się wydawało, no, akademickie, z tradycjami i tak dalej. No i padło Wrocław. Wrocław, młoda szkoła, tam jeszcze pan Krawczyk, Bernard Krawczyk, świętej pamięci. Wielki aktor sceny teatru w Katowicach, Kidawy aktor, bardzo, bardzo wspaniały, przygotowywał mnie do szkoły, mówi, słuchaj, tu się otwiera szkoła, filia, jedź, zdawaj. No i dostałam się i akurat tak było, że moimi głównymi wykładowcami, ale później też głównymi i ukochanymi reżyserami byli Krakusi, czyli jakby przez inny geograficzny, jakby inne przeznaczenie dostałam to samo edukacyjnie. Jako studentka mieszkałam na ulicy Modlińskiej na Krzykach i żeby z Powstańców Śląskich dotrzeć na Modlińską, przechodziło się przez Jastrzębią. No a Jastrzębia to ulica, przy której wówczas mieściła się właśnie szkoła teatralna, wydział aktorski. I pamiętam, że my studenci uniwersytetu z wielką zazdrością patrzyliśmy na dziwnie poprzebieranych studentów szkoły aktorskiej, którzy akurat przechodzili etap fuksowania. I strasznie nas to pociągało, bo my na tym uniwersytecie tacy w bibliotekach zamknięci, co najwyżej juwenalia, a tutaj jakieś szaleństwo. Ale wiem, że z tym fuksowaniem różnie bywało, tak? Nie wszyscy byli zachwyceni tym etapem. Pamiętasz swój okres fuksowania? Tak, ja musiałam, każdy, bo wiecie, co to znaczy fuksowanie, czy okres fuksówki. To jest taki okres próbny już do momentu, w którym się dotrzymuje i spasowanie na studenta i otrzymuje się indeks. Taki, nie wiem, to chyba trwa miesiąc i wtedy studenci starszych klas wyżywają się na tych kandydatach. Dosłownie wyżywają, mogą robić wszystko. Mogą spędzać, musimy spełniać ich zachcianki. Często piwo trzeba było przynosić albo jakieś inne rzeczy. Generalnie to jest taki czas, gdzie jakby testują psychiczne zdolności i tego, czy się człowiek nadaje do tego zawodu, czy nie. No bo jest grubo, by się powiedziało w dzisiejszych czasach. Ja pamiętam, ja mam takie dotąd włosy, takie chną robione na rudo, nie wiem, chna to był taki ziołowy preparat urudzający włosy, bo ja jestem z natury taką polską średnim mysim blondem i musiałam, każdy musiał nosić taką kartkę, ja musiałam nosić kartkę, gdzie było napisane wiewióra z racji tych włosów. No i były zadania, były w krótkim czasie trzeba było przygotowywać jakieś tematyczne przedstawienia, trzeba było robić i oczywiście każdy musiał, student pierwszego roku albo fuks pierwszego roku Jolanta Fraszyńska wita i tutaj trzeba było wszystkich studentów z imienia i nazwiska im się ukłonić, przedstawić, no a musicie wiedzieć, że na początku to jest dosyć trudne, żeby spamiętać. Jeśli się nie spamiętało, no to potem za tym szły jakieś konsekwencje. A odnośnie przebierania, to i tak wydział dramatyczny,
był bardziej ułożony w stosunku do Lalkarskiego, bo tam to dopiero były modele. I my z kolei z taką, ja na przykład z takim tęsknotą patrzyłam na tym, że oni mają taką swobodę noszenia się i mają taki, oni byli zawsze bardziej wykreowani, bardziej tacy, no bo dramat wiadomo, tam czarna powłóczystość albo, a lalkarze dawali czadu. No i zawsze się za czymś tęskniło. Czyli nie do końca słuszna była ta nasza tęsknota za fuksówką studentów uniwersytetu. Nie, to oczywiście nie ma za różnie czym. To bywało, prawda? Szkoła aktorska szybko minęła, bo czas ma to do siebie, że szybko płynie. Ale okazało się, że dla Jolanty Fraszyńskiej ta szkoła była przepustką do tego wielkiego świata teatralnego i tak naprawdę do jednej z najlepszych wtedy scen. Myślę tutaj o scenie Teatru Polskiego we Wrocławiu, bo to były czasy świetności tej sceny ewidentnie. I szybko na scenie pojawiła się Jolanta Fraszyńska jako aktorka takich przedstawień młodzieżowych. Ania Shirley, Dorotka, Bambuko, Julia oczywiście szekspirowska, ale Jerzy Jarocki to jest ten mistrz, prawda? Reżyser, który bardzo wiele otworzył w naszym gościu. Obsadził Jolantę Fraszyńską w roli Otli w pętli Różewicza. No i to był taki przełom chyba, dosyć istotny, prawda? Ta rola Otli. To prawda, ja miałam takie szczęście, że pomimo właśnie tych warunków i tej dziewczęcości już w szkole teatralnej jakby pchano mnie absolutnie w drugą stronę. Teresa Sawicka, wybitna aktorka, mój profesor scen dramatycznych, współczesnych, to się tak w szkole nazywa, nie dawała mi żadnych dziewczynek, ja grałam kobiety. Kobiety, które miały swoje doświadczenia, swoje przejścia, więc jakby to było tak, że faktycznie, słuchajcie, czy wy się, drodzy państwo, bo to jest duszno, czy wy jeszcze chcecie słuchać, bo ja nie wiem, czy to jest tak, że może wstaniemy, siądziemy, zrobimy jakieś przewietrzenie mózgu. Słuchajcie, w każdym bądź razie to było tak, że kobiety dawano mi grać, ale ja myślę sobie, że ja tę dojrzałość już po prostu wniosłam jako człowiek, że ja, jedna moja profesorka, Krzesisława Dubielówna, moja profesor i dziekan przez długie lata szkoły teatralnej, mówiła mi, żebym nie robiła takiego dzióbka i żebym się tak nie pieściła ze sobą. I tępiła to, tępiła, ale dobrze, bo teraz te zmarszczki, które mam, to z powodu tego dzióbka i trzeba było, bo nie jaram, wiecie, a zmarszczki palacza gdzieś się tam pojawiają. Oczywiście to jest żart. I słuchajcie, szkoła była faktycznie łaskawa. Rolę kobiet grałam w szkole, grałam później u Jarockiego. Jako młoda dziewczyna dał mi rolę po moich sukcesach Ani z Zielonego Wzgórza, kiedy myślałam, że już jestem absolutnie dokończoną, doszlifowanym diamentem aktorskim. On powiedział nie i się zaczęło. Jarocki słynął z tego, że bardzo, bardzo mocno reżyserował ludzi według i aktorów według własnej partytury, którą miał w głowie, a że cały był aktorem, był wybitnym reżyserem, bardzo dobrze uczył, był pedagogiem i świetnie wiedział, jak aktora prowadzić. I teraz, jeżeli aktor nie za bardzo trafiał mu w jego dźwięk, a on przecież jeśli to słyszał w głowie, to myśmy nie mogli wiedzieć, co on słyszy. No. Bo on najpierw kazał przetrawiać jakąś kwestię i dać propozycję, jakby to Jola bądź ktoś tam powiedział, a jeśli nie było, to poddawał tony. I jeśli państwo znacie, bądź mieliście okazję kiedyś widzieć jakieś spektakle teatru krakowskiego, starego, to tam tak aktorzy czasami śpiewają. I to jest takie. I to jest Jarocki. I jeżeli aktor na przykład poprzestał na tym, to było nieznośne. Ale jeżeli dał własną osobowość, własną interpretację, i to nagle ten zaśpiew Jarockiego się oczywiście gdzieś schodził na plan dalszy. Dlaczego o tym mówię? Dlatego, że Jarocki
jest moim największym i pozostał moim największym mistrzem. Zrobiłam u niego bardzo ważne dla mnie role teatralne i on wiedział, umiał tak przez to oko pedagoga przejrzeć mnie, że wiedział, że ja sobie z taką Otlą poradzę, chociaż Otla była dla Franca starszą siostrą, była jego niejako mentorką, była bardzo dobrze wyedukowana. No a ja miałam wtedy 23 lata, byłam, mogę powiedzieć brzydko? Nie bardzo myślę, brzydko. Tu, no dobra, nie powiem. Chciałam powiedzieć, że byłam mocno zestresowana. I w zasadzie, kochani, i w zasadzie to było tak, że myślałam, że sobie nie poradzę, ale to była jedna z takich chyba najpiękniejszych scen, kiedy grałam z Olgierdem Łukaszewiczem, później z Włodziem Presem, grali wygrali tytułowe role i w Pułapce i nie tytułowe, tylko głównych bohaterów, miałam powiedzieć. I ja jako mentorka, taka nieduża, drobna, pod jabłonią, Juk Kowar, Juk... scenograf, sprawdzimy później, sorry bardzo. Zrobił scenografię i tam się taka długa, długa scena w takim jednym ujęciu odbywała, która nieprawdopodobnie zajmowała publiczność. No, oni głównie gadali ze sobą, czyli ja jako... To było bardzo, bardzo piękne i tyle już, nie wiem, co mam powiedzieć bardziej. Pułapka była bardzo ważnym spektaklem, ale ja pamiętam mojego wykładowcę, profesora Deglera, który też wykładał zresztą... Tak, wspaniały. W szkole teatralnej. Pamiętam, jak do nas mówił, pamiętajcie, filolog często odwiedza teatr. Na Platonowa trzeba iść. Jak ktoś nie pójdzie na Platonowa, to właściwie powinien się pożegnać z tą uczelnią. I rzeczywiście mówię o kolejnych wielkich sukcesach roli Saszy, żony Platonowa w przedstawieniu Jarockiego. Pamiętam te plakaty, które koło domu handlowego centrum były rozwieszane i myśmy z taką nabożnością przyglądali się, nie tylko dlatego, że profesor kazał, ale rzeczywiście wtedy do tego teatru chodziło się po coś więcej niż tylko realizacja zadania. Ale też o tej roli Saszy, która przyniosła dwie nagrody na kaliskich spotkaniach, dwie nagrody za rolę kobiecą. Mówisz czasem, że to była taka rola ofiary i że często Jarocki obsadzał cię w rolach kobiet ofiar. Tak, ale nie mógł mnie inaczej obsadzać, ponieważ on był wybitnym psychologiem. Jeżeli ja nosiłam w sobie ten pierwiastek bycia ofiarą w jakichś różnych... Ofiara nam się kojarzy z kimś, kto jest maltretowany, kto jest jakoś tam... Ale to jest taki rodzaj jakby nieuznania swojego zasadnego takiego miejsca, gdzie... Czasami bywamy ofiarą albo ładujemy się w związki interpersonalne, gdzie taką rolę przyjmujemy. Czy to będzie córka, matka, czy to będzie żona, mąż, czy no nie wiem, niech sobie tam każdy jeszcze dopowie. To ja miałam wtedy, byłam adekwatnym materiałem do tego. Poza tym to jest ktoś taki, kto nie za bardzo wierzy w siebie, gdzie ten świat zewnętrznych autorytetów jest ważniejszy, nie za bardzo liczy się to, co ja czuję. Ja w zasadzie nie umiem powiedzieć o swoich potrzebach i czego w zasadzie potrzebuję i jak siebie ustanowić tak, żeby nie być ofiarą. Ja nie mówię o tym, żeby zacząć być katem, tylko żeby jakby z jakichś tam funkcji życiowych potrafić wyjść. I ja miałam wtedy taki okres, no ja wyrosłam w takim, a nie innym domu, widziałam takie, a nie inne sytuacje, jakby byłam wyposażona w pewne doświadczenia, które absolutnie mogłam na tej scenie wykorzystać i które mogły sprawić, że te role moje były przejmujące. I to, że byłam zawsze osobą, która za bardzo kochała. Jarocki obsadzał mnie w takich kobietach, które kochają za bardzo. To jest taki typ. No to są żony alkoholików, to są żony, no wiadomo, że takie przewrażliwione matki, takie nadopiekuńcze matki, co to tak
w zasadzie nie potrafią odciąć pępowiny. No to jest taki rodzaj człowieka. I teraz i on to też zobaczył u mnie, że ta miłość do siebie jest bardzo nadwątlona, bo ona jest przez nasze wychowanie źle pojmowana, a miłość do jakby obiektu zewnętrznego jest zawsze przeduża i to jest i to trzeba też zrównoważyć. Ja na szczęście wyszłam z tych ról. Jakby zatoczyłam takie koło, że potrafiłam przez te wszystkie lata bardzo skrupulatnie szłam po siebie i po to, kim jestem, czego potrzebuję, na jakich warunkach. I to jest bardzo dobry, zdrowy egoizm. I tego wszystkim życzę, bo to sprawia, że ja dosyć późno, ale późno naprawdę zaczęłam siebie lubić, bo na początku to byłam tak nieźle zamaskowana, taka fraszka, a taka radosna, a taka fajna, a taka ten, a gdzieś w sobie miałam taki bardzo duży ładunek smutku, takiego no, dojmującego smutku i tak się zastanawiałam, skąd to się bierze. No bierze się z różnych rzeczy, doświadczeń, czasami jest to genetycznie przejmowane i Jarocki, każdy dobry reżyser, aktor jest materiałem. Często korzysta z wyobraźni i często korzysta z tego, że nie ma w doświadczeniu, ale ma wyobraźnię. Może sobie zespół cech psychofizycznych wyobrazić i to zagrać, ale bardzo często korzysta z własnego serca i z własnej wrażliwości i wtedy to jest porażające, jeśli jest taki miks, jeśli to potrafi jeszcze oddać.